dzisiejszych czasach wydaje mi się, że tak naprawdę trudno jest założyć sad od początku. Owszem, są tego typu inwestycje, niemniej to są bardzo, bardzo kosztowne inwestycje. W związku z tym główne sady opierają się na tradycji, z pokolenia na pokolenie. Nie jest to zawód, który można sobie wybrać na 2 lata i później zmienić. To już jest pomysł na życie po prostu. Moja rodzina Karczewskich już od wielu lat para się jabłoniami. Natomiast soki, które również produkujemy pod nazwą Maciejowy Sad, tak naprawdę w naszej rodzinie istniały już od 4 pokoleń. Już mój pradziadek zajmował się najpierw na mniejszą skalę dla znajomych, przyjaciół, dla rodziny. Natomiast my postanowiliśmy jego pasję faktycznie rozwinąć i zajmujemy się tłoczeniem soków, oczywiście ze swoich surowców, w większości od 5 lat pod nazwą Maciejowy Sad. Moje dzieciństwo na sadzie było dosyć aktywne. Rozjechałem traktorem część sadu brzoskwiniowego. Rodzice nie byli zbyt zadowoleni, na szczęście nic mi się nie stało. Uciąłem sobie palucha sekatorem, pielęgnując szkółkę. Poranki o 4 rano, budzenie na zbiór wiśni też nie należało do moich ulubionych czynności. Niemniej, tak jak wspomniałem, nie mogę być bardziej wdzięczny za to wszystko, ponieważ to uczy życia, uczy zawodu, uczy umiejętności, uczy patrzenia na różne rzeczy z różnych perspektyw. Także nie zamieniłbym na inne nigdy. Studia były bardzo intensywne, ponieważ 15 egzaminów w sesji to był standard. Niemniej praktyka w domu rodzinnym i w sadzie rodzinnym dała mi dużo więcej. Zdobyta teoria, owszem, jest przydatna, jeżeli nie jest poparta praktyką. Potrafi być zapomniany. Obecnie wciąż głównym naszym produktem są owoce, jabłka, których produkujemy około 1500 ton. Oprócz tego zajmujemy się również sokami. Tłoczymy ze swoich jabłek soki, które są wpisane nawet na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministerstwo. Na produkcję soków przeznaczamy 1/3 swojej produkcji. To się zwiększa tak naprawdę. Zamiłowanie klientów do wysokiej jakości produktów faktycznie jest coraz większe. W związku z tym coraz więcej osób i klientów szuka, stara się o nasze produkty, które no, głównie dostępne są lokalnie. Głównym powodem, że zostałem tutaj w gospodarstwie, prowadzę to dalej razem z ojcem, był po prostu zdrowy rozsądek. Jeżeli ma się coś pięknego, nie warto od tego odchodzić. Piękne sady, zainwestowane bardzo duże pieniądze. Nie byłoby sensu zostawiać czy odchodzić od tego i szukać sobie nowej drogi. Wszystko jest oparte jednak na rodzinie. Nie jesteśmy i nie chcemy być ogromną firmą, koncernem, który będzie miał miliardowe obroty i zatrudnił setki tysięcy osób. Nie w tą stronę podążamy. Po pierwsze, używamy tylko swoich jabłek jako surowca, a to jabłko znamy od poczęcia, od tego kwiatka. I ja od tego momentu jestem w stanie wyprodukować, wypieścić ten owoc w trosce o jego wizualność i zdrowie wewnętrzne, aby faktycznie był dobrym surowcem na soki. Bo przy naszej produkcji, która jest w dużym stopniu ręczna, nie ma drogi, przy której można by usunąć, że tak powiem, niewłaściwy smak.
co wrzucimy do młynka i na prasę, to taki będzie sok. Więc musimy dbać o to, żeby surowiec był najwyższej jakości. I to klienci widzą właśnie w naszych sokach. Świadomość klientów odnośnie wysokiej jakości produktów jest naprawdę coraz większa i widzimy to po swoich produktach i po swojej sprzedaży. Bardzo często uczestniczymy w różnego rodzaju regionalnych jarmarkach, bazarach, gdzie mamy również bezpośredni kontakt z klientem, a klient bezpośredni kontakt z producentem. Nie jesteśmy bezimienni, tylko człowiek z człowiekiem może porozmawiać na temat danego produktu. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mi nigdy stąd wyjechać. Tutaj z tym miejscem, z tym regionem wiążę swoją przyszłość. Jest to świetny klimat do uprawy jabłek przede wszystkim. Ludzie są bardzo przyjaźni, są piękne tereny, więc moim zdaniem nie ma co szukać lepszego miejsca. Sadownictwo czy jest pasją? Tak, zdecydowanie powinno być pasją. Niemniej obecne warunki ekonomiczne jednak zmuszają w dużym stopniu do tego, że tą pasją staje się coraz mniej. Musi być dużo i tanio. Ja przyznam, że bronię się rękami i nogami przed tego typu strategią. Chcę, żeby jednak ten owoc był wypieszczony. Żeby to wyszło spod mojej ręki docenione. Żeby to jabłko było naprawdę z głębi serca stworzone, a nie wyprodukowane jak na taśmie w fabryce. Zdecydowanie kocham to, co robię, kocham te jabłka, kocham sad. Efekt końcowy w postaci pięknego owocu albo pysznego soku, który jest pity przez dzieciątko, które woła jeszcze i jeszcze, to jest największa satysfakcja, jaka może dla nas być. Warunki ekonomiczne owszem są istotne, ponieważ wszystko jest to oparte na kredytach i banki nie będą czekać. Niemniej widok właśnie małego konsumenta, który wcina jabłko albo pije nasze soki i chce ciągle więcej, jest największą satysfakcją.